Dzień dobry, nazywam się Grażyna Zasławska, jestem dziennikarką i pisarką. A to, co w życiu lubię robić najbardziej, to spotykać się z innymi, jako dziennikarka i jako pisarka. Dlatego przyjazd do Bychawy i szansa na to, żeby spotkać się z czytelnikami, to jest naprawdę wyjątkowy moment. Bardzo się na niego cieszę. Bardzo się na niego cieszę, bo będę mogła zobaczyć, jak reagują Państwo na książki, które przywiozłam. Na jatyny, o których mówią, że są dla dorosłych, znaczy dla dorosłych pisze się o królewnie, albo na bajki od rzeczy, które mówią, że są dla dzieci. Ale czy dla dzieci pisze się o takich sprawach jak kłótnie i śmietniki? No pewnie, że tak. Tak jak czytelnik bez względu na wiek wie dużo więcej niż autor i wyczyta sobie z książki dużo więcej niż autor zaplanował, tak i ja mam nadzieję, że po tym dzisiejszym spotkaniu obie strony, i ja, i Państwo, wyjdziemy bogatsi o jakieś nowe doświadczenia. Chciałam powiedzieć, że takim jakby pretekstem do dzisiejszego spotkania jest fakt, że nasza biblioteka, czyli Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie, realizuje projekt pod nazwą Biblioteka Zawsze Blisko. Projekt w ramach programu ministerialnego pod nazwą Również Blisko. Jednym z takich elementów tego projektu jest nadawanie certyfikatów ambasadora czytelnictwa w gminie Bychawa różnym instytucjom. Do tej pory już przyznaliśmy takie 3 certyfikaty. Pierwszy to był dla Świetlicy Wiejskiej Tęczowy Zakątek w Gdańcowie. Drugi był dla Salonu Fryzjerskiego Marta w Bychawce II. Może któraś z Pani zna ten salon, więc od soboty można tam już czytać książki. Trzeci przyznany poradni psychologiczno-pedagogicznej w Bychawie. Każdemu temu nadaniu certyfikatu i spotkaniu towarzyszy miłe spotkanie z sympatyczną osobą znaną ze świata literatury i kultury. Dzisiaj przyznamy taki certyfikat kawiarni artystycznej Złota Lira. Z czasem dojdziemy do tego momentu, że wszędzie, gdzie Państwo chodzicie, nie wiem, do sklepu, do kosmetyczki, do fryzjera, do parku, wszędzie natkniecie się na książkę i będziecie chcieli ją wziąć do domu, czytać. Dzisiaj również będzie spotkanie ze znaną osobą ze świata literatury i kultury. Pani się ukrywa tutaj ze szklaneczką wody, pani Grażyna Lutosławska. Dzień dobry. Myślę, że nie muszę jakoś specjalnie pani przedstawiać, bo w Bychawie jest pani znaną osobą, bo wystarczy włączyć Radio Lublin, a już głos pani Grażyny słychać. Ciepły głos, przyjemny i przyjemnie się pani słucha. Na przykład w niedzielne poranki. Długo i dużo można by mówić o pani Grażynie, o jej zasługach, pasjach i tak dalej, ale możecie Państwo sobie przeczytać te wszystkie atuty pani Grażyny, tutaj wypisaliśmy na tej tablicy. Myślę, że też później sporo rzeczy sama opowie, ale o tym za chwilę. Teraz chciałabym wręczyć już ten zaszczytny tytuł, o tak może. Czyli niniejszym informuję Państwa, że ambasadorem czytelnictwa w gminie Bychawa jest między innymi kawiarnia artystyczna Złota Lira. Chciałabym przekazać taką wyjątkową półeczkę. Nazywa się to Biblioteczka Ambasadora. Jest to o tyle wyjątkowy przedmiot, że został wykonany podczas warsztatów integracyjno-rękodzielniczych, które były w naszej bibliotece prowadzone w ramach tego właśnie projektu Biblioteka Zawsze Blisko. Widzę tutaj dwóch uczestników tych warsztatów, między innymi pana Marka Kunę i Kasię Szmaj. Biblioteczka Kasi już cieszy oczy w wychowawców poradni psychologiczno-pedagogicznej. Biblioteczka Marka jeszcze czeka,
bo dopiero w przyszłym roku ktoś będzie szczęśliwym posiadaczem tej biblioteki. Przepraszam, że sam projektowałem w sposób dość skomplikowany. Dlatego musi to potrwać. Niestety. Tradycją jest też, tradycją, czwarty raz jak już mówię o tradycji, jest to, że do tej biblioteczki swoje książki wkładają nasi goście. Więc pani Grażyno, jeżeli pani jest przygotowana, to bardzo byśmy prosili. Proszę bardzo. Ja już mogę przygotować. Nie wiem, z przyjemnością. No, zakładam, że po tym spotkaniu będziecie państwo poczują taką ogromną ochotę powrotu do książek pani Grażyny. One oczywiście w bibliotece są, można je wypożyczać, no ale poza godzinami pracy w bibliotece można przyjść tutaj, wypić kawkę pyszną i poczytać sobie książkę. To ja w takim razie mam nadzieję, że pełnię całkiem, że zostawię to miejsce na pozwolenie. Pozwólcie państwo, że raz jeszcze bardzo serdecznie witam panią Grażynę Lutosławską, dziennikarkę, pisarkę, reżyserkę od 1988 roku związaną z Radiem Lublin, gdzie prowadzi audycje poświęcone kulturze. Są to między innymi nie tylko rozrywkowa niedziela radiowa. Od 2015 roku prowadzi również cotygodniowy cykl na antenie radiowej. Jest to słuchowisko, którego jest autorką i reżyserką, zatytułowany Bazarek. Pani Grażyna jest również autorką scenariuszy teatralnych, kilkuset słuchowisk radiowych, wielu tekstów piosenek, w tym również spektakli, np. Królowa Śniegu czy Śnieżka i Krasnolud. Jest także autorką wielu wspaniałych książek. Możemy wymienić książki Leon i Kotka, czyli Jak rozumieć mowę zegara, Wielkie zmiany w dużym lesie, Koziutek z Dolina Zamek, Legendy Lublina, Bajki pod rzeczy, Kolorowy Lublin, Jadyny wesołe i drzewne, Piękne o miłości, to jest taka dość świeża książka, jak również Pepe i Marek na Czoku. To też jest książka wydana w 2019 roku. Pani Grażyna publikowała również eseje, wywiady, opowiadania, między innymi w feministkim magazynie Polish Plus, pisma, konteksty, akcent, klematis, informator kulturalny ZOP, można by tu wymieniać bardzo wiele. Wielokrotnie była nagradzana i wyróżniana za swoją twórczość. Możemy to wymienić między innymi Srebrny Krzyż Zasługi, nagrodę za Pałka Andersena. Otrzymała również w 2013 roku tytuł Mistrz Mowy Polski. W 2017 otrzymała medal Świętego Miasta Lublin. I w 2019 nagrodę imienia Michała Jagodzińskiego. Było to na ogólnopolskim konkursie artystycznych form radiowych Grand Prix. Była to nagroda za słuchowisko Stróż Nocny, czyli czytanie poematu o mieście Lublinie. Jak państwo widzicie, pani Grażyna jest kobietą wielu talentów. I chciałabym tę naszą rozmowę podzielić na takie dwie części. Jedną część związaną bardziej z pracą w radiu, a drugą związaną z twórczością literacką. Więc zacznijmy od tej części radiowej. Proszę nam opowiedzieć, jak rozpoczęła się pani przygoda w Radiu Lublin i co takiego ma radio w sobie, że zapragnęła pani akurat tam pracować? Jak to się rozpoczęło wszystko? Ja się zastanawiam, czy rzeczywiście, bo to bardzo pięknie, że pani podzieliła to na dwie części, tylko zastanawiam się, czy u mnie w życiu nie jest przypadkiem tak, że wszystko się ze sobą jakoś zgadza. Zresztą jak tak patrzę na państwa, to myślę sobie, że u większości z nas, jeśli nie u wszystkich, jest dokładnie tak. Nie robimy czegoś, że zamykamy drzwi o 15, a potem nagle jesteśmy innym człowiekiem. To, jacy jesteśmy do 15,
na to ma wpływ to, jacy jesteśmy wieczorem, prawda? Albo rano. I myślę sobie, że ktoś się absolutnie niczym nie wyróżnia, żyje dokładnie tak samo. Ja chciałam być sklepową. Ja byłam mama, po prostu bardzo chciałam być sklepową. Mi się tak niezwykle podobało to, że chodziłam z mamą po zakupy, dostawałam swoje absolutnie ukochane ciastka, herbatniki w czekoladzie. Mama robiła całą resztę tych zakupów, ale trwało to już bardzo długo, bo mama rozmawiała z sprzedawczynią. Albo potem dochodziła jakaś jeszcze kobieta i wszystkie sobie rozmawiały. I mnie się to tak bardzo podobało. Ja tak zazdrościłam tej pani, która stoi za lampą. Nie, że ma moje ulubione ciastka w czekoladzie, tylko że przychodzą do niej ludzie i ona sobie może z nimi pogadać. I myślę sobie, odpowiadając na pani pytanie, bo to, że trafiłam do radia, jest trochę przypadkiem. Ja wybrałam się na filozofię o mało nie przyprawiłam o zawał serca moich rodziców taką decyzją. Potem działy się ze mną jeszcze różne inne rzeczy, aż w końcu splot wypadków zaprowadził mnie na filozofię do Lublina, też chciałam jechać do Warszawy, a tam poznałam kogoś, kto powiedział, nie głupia jesteś, może nadasz się do telewizji. Ja już mam na zdjęcia próbne do tej telewizji. Strasznie byłam młoda, głupia i naiwna. I potem do tej telewizji zrobiono mi próbę kamerową i poinformowano mnie, że wszystko jest bardzo dobrze. Oprócz tego, że mam kiepski głos, w związku z tym może nadam się do radia. Bardzo głodna. I poszłam do radia. W ogóle nie miałam zielonego pojęcia, na czym polega praca w radiu, chociaż jak byłam taka całkiem mała, to pamiętam, bo to wszyscy w rodzinie pamiętają, że radio chciałam skonstruować. Wzięłam kartkę papieru, narysowałam radio tak, jak stoi u babci, otworzyłam szufladę dziadka, gdzie były rozmaite... jak to w szufladzie, tu śrubeczka, prawda, tam śrubokręt, tam drucik, to przyklejałam to wszystko, bo wydawało mi się, że to jest tak, jak chciałam, jak dziadek rozkręcał swoje radio. I to była jedna z traum mojego dzieciństwa, bo to radio nie chciało grać. Ja w ogóle nie rozumiałam dlaczego, co ja zrobiłam takiego. Więc śmieję się teraz w domu, że być może to nie był przypadek, że ja do tego radia trafiłam, tylko chciałam zobaczyć, jak to rzeczywiście działa w środku. Ale radio pochłonęło mnie natychmiast. Radio pochłonęło mnie natychmiast, bo trafiłam na znakomitego dziennikarza Janusza Łuczkowskiego. Bardzo chciałabym, żeby to nazwisko wybrzmiało. On nie pracuje już w radiu, ale niewątpliwie był jednym z moich mistrzów, który spojrzał na mnie krzywo. Wcale mi się nie podobało, że jak mieć dziecko, to przyszło coś, które będzie czas zajmować. Posadził mnie przy montażu, zaprezentował 3-minutowe nagranie, na którym jakiś mężczyzna coś mówił. Prosił, żebym to zapamiętała, o czym poprosił o 15 minut czasu, przemontował tę taśmę. Ja nagle usłyszałam, że ten mężczyzna mówi coś zupełnie innego. I Janusz powiedział wtedy tak. Pamiętaj, takie rzeczy da się do tu zrobić. I spróbuj przeżyć tak, żebyś nigdy takich rzeczy nie robił. Żebyś zawsze po 30 latach nawet pracy, jeśli spotkasz swojego rozmówcę na ulicy, żebyś mogła mu spojrzeć prosto w oczy. No, już ponad 30 lat pracuję w radiu, spotykam też swoich dawnych rozmówców. Jeśli komuś kiedykolwiek wyrządziłam krzywdę, zapewniam, że było to nieświadome. To była dla mnie ważna lekcja. Rzeczywiście radio daje bardzo, bardzo dużo możliwości. Radio to jest przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem. Spotkanie z tym, kogo nie widzę w niedzielny poranek, a kto jest mi bardzo bliski, moi słuchacze cudowni niedzielny poranek, które jest. No to ja jestem jakąś szczęściarą, że są na świecie i że chcą, żebyśmy byli razem. Ale radio to jest też spotkanie z kimś, kogo nagrywam, żeby później przedstawić moim słuchaczom. Radio to jest moja relacja z drugim człowiekiem. Czyli coś, co jest w życiu tak naprawdę najcenniejszą rzeczą. Wiecie Państwo, jak się robi przemarsz wojska, bo do siebie jest sposobne. Stolną papierową. Nie, ale dobrze spróbuję. Krzepić szczotkę grzową i poszlunkowym dywanie.
I po prostu maszeruje, po prostu absolutnie cudownie. Taka rzecz mi sobie przyszła do głowy, dopóki nie wybuchła pandemia, to przez te kilka pierwszych lat ja właściwie nie miałam problemu. To znaczy bazarki, jak się Państwo wiedzą, piszę, znaczy trzeba to napisać z wyprzedzeniem, że to muszę zrealizować, zreżyserować, zmontować, uciekować. No jest z takim jednym 15-tonnym odcinkiem jest naprawdę bardzo dużo pracy. I one powstały z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Ale później przyszła pandemia i jak Państwo wiedzą, trudno było sobie wyobrazić, co się z dnia na dzień będzie działo. Czy zamkną, czy otworzą, czy nas stragany będą, czy nie będą. I ja pamiętam tak dzień, kiedy musiałam podjąć decyzję, bo właśnie siedziałam nad komputerem i miałam napisać następny odcinek, który miał mieć emisję za 3 miesiące. I ja naprawdę nie wiedziałam, co będzie za 3 miesiące. Nikt nie wiedział, co będzie za 3 miesiące. Czy w ogóle świat jeszcze będzie za 3 miesiące. Na szczęście, pamiętam, kiedyś ukazała się taka piękna recenzja w dzienniku Akcent o bazarkach i tam autorka tej recenzji w jakiś sposób porównywała też to do Jeziorana i do Nadziesiaków, ale mówiła, że autorka bazarku, czyli ja, podjęła taką decyzję, żeby nie było tam polityki ani takich bardzo aktualnych spraw. Tak, tego się trzymamy w niedzielne poranki i w bazarku. Tylko musiałam podjąć decyzję, czy jest pandemia w moim bazarku, czy jej nie ma. Stwierdziłam, że jeśli podejmę decyzję, że jest, to naprawdę nie wiem, co mam napisać, no bo za te 3 miesiące nie wiem, w jakiej będzie sytuacja. I podjęłam decyzję, że nie ma. To znaczy, nie mówimy o pandemii na bazarku. To była trudna decyzja, bo nie wiedziałam, jak to przyjmą słuchacze. No nic na początku, potem też nikt nie krzyczał i nie reagował jako źle, a potem zaczęłam dostawać listy po kolejnych tygodniach. Listy, w których ludzie dziękowali, że w niedzielę o 9:15 w tym absolutnie szalonym czasie złączają i są na normalnym bazarku. I piją herbatę swoją. I po prostu jest normalnie. Thank you.